Witaj. Daj mi minutę, a coś ci powiem. Mój ulubiony pisarz José Luis Martín de Scarso napisał, że kiedy Józef i Maria patrzyli na małego Jezusa w żłóbku, to musieli posiadać wielką wiarę. Dlaczego? No bo przed nimi leżało słabe dzieciątko, a przecież Bóg był wszechmogący. Patrzyli na tego, który drżał z zimna, a przecież wiedzieli, że On stworzył słońce. Patrzyli na tego, który był nagi, a przecież wiedzieli, że On przyodział łąki w piękne kwiaty. Patrzyli na tego, który nie mógł odnaleźć drogi do piersi swojej mamy, a przecież On później stał się drogą wiodącą ku życiu wiecznemu. Patrzyli na Jezusa. A jak my będziemy patrzeć na Jezusa? Żeby w gąszczu świecidełek, lampek, ozdób dostrzec Jezusa, który jest Bogiem, potrzebna i nam będzie wiara. Czego Tobie i sobie życzę na nadchodzące święta. Pozdrawiam Ciebie z placu Świętego Piotra, gdzie tuż za mną jest piękna peruwiańska szopka Złanka Velika. Pokój i dobro. Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego.